Ludzie, których uznawałem za mądrzejszych ode mnie, jeżeli chodzi o biznes, powiedzieli, słuchaj, tu tak nie można, to jest biznes, to jest twarde, musisz trzymać mocno przy pysku, lać w pysk, prawda, tu marchew, tu kij, bo to się inaczej nie da. No i ja przez 6 lat tak się wygłupiałem. W ogóle mi to nie wychodziło, rezultaty były marne. Miałem pijaństwo i kradzieże w firmie. Wymyślałem różnego rodzaju kary, nagrody, zachęty, motywatory. Wszystko to nie działało. Aż przyjechał Jim Murray, powiedział, stary, nie rób tak. To wszystko jest nieskuteczne. I okazało się, że gdybym był wiedział, to bym robił tak, jak w moim zespole naukowym. I to mnie wtedy to mnie rzeczywiście zaskoczyło, bo że to jednak w ten sposób należy działać, że to nie jest jakieś piękno duchostwo, to nie jest jakiś idealizm, to jest życiowa praktyka, życiowa mądrość. Nazywam się Andrzej Blikle, jestem współwłaścicielem cukierniczej firmy rodzinnej A. Blikle, założonej w roku 1869. Zajmowałem się przez 30 lat nauką, teraz znowu wracam do tego, przez 20 lat zarządzałem moją firmą, zajmuję się też dużo działalnością społeczną. Na kartce dla siebie, dla młodego Jacka napisałbym zaufaj. Ja zacząłem budować moją firmę na takich właśnie nowoczesnych fundamentach, które dzisiaj się nazywa organizacją turkusową, gdzieś w 1997 roku. I w rok potem zlikwidowałem wszelkie formy ruchomych części wynagrodzenia. I zrobiłem to w ten sposób, że po prostu uśredniłem wszystkie premie i prowizje i dodałem do pensji. Powiedziałem, to jest stałe wynagrodzenie, wierzę, że będziecie pracować najlepiej, jak potraficie, a ja was będę w tym wspierał, a także wy będziecie wspierać mnie w mojej pracy. I to się bardzo sprawdziło. Niezależnie od tego, po 3 latach mniej więcej miałem taki incydent, musiałem zwolnić bardzo uczciwego i zdolnego cukiernika, młodego człowieka, który jednak przychodził do pracy nietrzeźwo. Ja mu wręczyłem zwolnienie, przyszło do mnie pięcioro jego przyjaciół, 3 dziewczyny, 2 chłopaków i powiedziały, niech pan nie zwalnia Krzysia, szefie, on nie ma gdzie pójść, on nie ma poza firmą, on nie ma życia. Jest sierota, przyjechał ze wsi, mieszka kątem u babci. No, ja powiedziałem, ale wiecie, on pije. To jest po prostu niebezpieczne. Tu są maszyny, gdzie może rękę włożyć, może włożyć rękę do gorącego smalcu. To jest niebezpieczne. Na to oni powiedzieli tak, a gdybyśmy my, szefie, zagwarantowali, że on nie będzie pił, ja powiedziałem, zapytałem, a zagwarantujecie? Tak. No to go natychmiast wycofałem to wypowiedzenie i nie pił. Pracował wiele lat jeszcze w firmie, nie pił. Nigdy nie było z nim problemu. Morał z tej historii jest taki, że budując na zaufaniu mamy znacznie większą szansę, pewność osiągnięcia celu, który chcemy osiągnąć. Gdybym ja tym kolegom Krzysia powiedział, słuchajcie, ja wam zaproponuję premię pieniężną za to, że dopilnujecie Krzysia, że on nie będzie pił, to nie wierzę, żeby coś z tego było. Na kolejnej kartce napisałbym postęp zamiast perfekcji. Perfekcji nie da się osiągnąć. Człowiek, który oczekuje perfekcji, może całe życie przeżyć w traumie, gdy nie realizuje swojego planu życiowego albo ambicji czyichś. Człowiek, który realizuje postęp, może całe życie być szczęśliwy z tego, że dokonuje postępu. Widzę taką tendencję. Menadżerowie mówią tak, jeżeli postawię ludziom cel osiągalny, to go osiągną i więcej nie zrobią. Jak im postawię nieosiągalny, no to podskoczą, jak najwyżej będą potrafili. Ale to tak się nie dzieje. Ludzie, którzy dostają do zrealizowania cel nieosiągalny, po prostu przestają się starać albo zaczynają oszukiwać. Kolejna rada, której bym sobie udzielił wstecz, gdyby to było możliwe, brzmiałaby tak, buduj na wartościach. Na wartościach godnościowych. Ja zresztą chyba zawsze starałem się tak właśnie robić, ale może nie zdawałem sobie sprawy, że tak bardzo ważne jest
dobieranie sobie współpracowników pod kątem wartości, a niekoniecznie kompetencji. Bo kompetencji jesteśmy w stanie się nauczyć, ale wartości nie podejmujemy się zmienić. Więc chcemy mieć od razu ludzi, którzy wierzą w nasze wartości. Oni mają takie bardzo szlachetne, honorowe, godnościowe wartości. Mój ojciec dał mi dwie rady. Pierwsza brzmiała tak. Pamiętaj, że dobry interes to jest interes dla obu stron. Dobry interes dla jednej strony to nie jest dobry interes, to jest szwindel. I druga rada, która pochodziła od Jana Wedla, który powiedział, ojciec się go pytał, prosił o radę i Jan Wedel powiedział, wie pan, niech pan nigdy nie robi produktów, które panu nie smakują, bo tego pan nie będzie w stanie dobrze zrobić.